Tytuł honorowego obywatela miasta jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć. Przyznawany jest wielkim postaciom zasłużonym dla miasta lub kraju. Jakie cechy powinien mieć ktoś, kto dostaje tytuł honorowego obywatela miasta? No, nieskazitelny powinien być. Człowiekiem honoru, ambicji. No, dbać o społeczeństwo, o rozwój miasta, o byt ludzi, o krzywdy ludzkie, o tak, wiedzieć, mieć to na pulsie. No. No, dobro mieszkańców! Powinien być naprawdę honorowy i zaufany. Powinien być dobrym obywatelem miasta. Usłużny. Dotychczas w Łukowie tytuł taki otrzymało zaledwie 6 osób. Ratujący Łukowian w okresie I wojny światowej urzędnik miejski Stanisław Musieluk, lekarz, radny miejski, a przede wszystkim działacz społeczny dr Bronisław Chonciński, Eugeniusz Kwiatkowski, wybitny minister i wicepremier nazywany budowniczym Gdyni, który wraz ze Stefanem Zdanowskim dowodził rozbrojeniem żołnierzy niemieckich w Łukowie w 1918 roku, prezydent Lech Wałęsa, pochodzący z Łukowa minister Andrzej Bączkowski oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski. W listopadzie 2017 roku do grona tych wybitnych postaci dołączył ksiądz profesor Stanisław Zięba, były wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kontrowersje budzą jednak zasługi księdza dla Łukowa, jakie przedstawione zostały w uzasadnieniu decyzji Rady Miasta. Szanowni Państwo, tytuł honorowego obywatela jest wyrazem najwyższego szacunku i uznania Rady dla naukowych osiągnięć, wyjątkowych dokonań księdza profesora, i jednocześnie wyrazem wdzięczności za stałe zainteresowanie się sprawami naszego miasta. To najważniejsze wyróżnienie Rady Miasta. Prosimy o przyjęcie tytułu wraz z najserdeczniejszymi życzeniami zdrowia, pogody ducha i Bożego błogosławieństwa. Wymienione zostały w niej pomoc czy też lobbowanie księdza za utworzeniem filikulu, jaka działała w Łukowie, Klubu Inteligencji Katolickiej i powstania parafii Matki Kościoła. Najbardziej zaskakujące są jednak zasługi w postaci przekazania zbioru książek do parafii biblioteki, udział w wydarzeniach i mszach, a także przyjaźń ze studentami i pracownikami uczelni z Łukowa. Tego typu niejasne zasługi budzą wiele pytań i wątpliwości w zasadność przyznania księdzu Ziębie tak zaszczytnego tytułu. Na początku tego wystąpienia złożyć serdeczne podziękowanie. Najpierw na ręce pana burmistrza Dariusza Szóstka i pana Krzysztofa Jodełki, przewodniczącego Rady Miasta, składam serdeczne podziękowanie za nadanie mi honorowego obywatela miasta Łuków. Co ciekawe, na wiodących portalach informacyjnych już pojawiły się komentarze wątpiące w zasługi księdza dla Łukowa. Co więcej, postać księdza Zięby okazuje się nie być powszechnie znana mieszkańcom. Czy mówi panu coś nazwisko Zięba, ksiądz Zięba? Coś mi mówi, ale jakoś nie. Niech mi pan powie, czy kojarzy pan takie nazwisko jak ksiądz Stanisław Zięba? Tak. Słyszałem cośkolwiek o nim. Jakiś to chyba był prorektor skulu. Czy mówi państwu coś nazwisko ksiądz Zięba? Nie. Też nie. Pojawiają się stąd pytania, co stało za decyzją radnych. Pozostaje nam jedynie mieć nadzieję, że wykorzystanie tego najbardziej zaszczytnego tytułu nie jest związane z przyszłorocznymi wyborami samorządowymi. I przyrody.